Sławomir Goclan pochodzi z Nowej Dęby, ma 24 lata. Jego pasja do podróży rozpoczęła się wraz z podniesieniem kotwicy żaglowca, który w ubiegłym roku, w maju, wypływał w rejs dookoła świata, w tak zwany rejs niepodległości. W rejsie bierze udział łącznie blisko 1000 młodych osób z całego kraju. W trakcie rejsu żaglowiec o nazwie Dar Młodzieży opływa prawie 20 państw. Młody nowodębianin na pokładzie żaglowca znalazł się w czerwcu w szczecińskim porcie, a cumując po drodze przy portach w Bremerhaven oraz Bordeaux, jego stopy wreszcie dotknęły lądu na Teneryfie. Malownicza wyspa przede wszystkim, całkiem inny, no jakby nie było, to jest europejska wyspa, tak, ale całkiem inny klimat niż w Europie, palmy, ciepłe słońce, więc no, wrażenia były bardzo, bardzo pozytywne. Niestety nie mogłem ich dzielić z kolegami, z koleżankami z rejsu, ponieważ dosyć szybko się rozstaliśmy, oni wrócili do Polski. Kolejna ekipa wtedy przyleciała na Teneryfę, żeby kontynuować rejs. I ja wraz z piątką znajomych kontynuowaliśmy podróż. Więc udało mi się poznać, myślę, Teneryfę tak dogłębnie. Przez blisko 2 tygodnie objechaliśmy autostopem całą Teneryfę. Zwiedziliśmy wszystkie punkty takie główne, zaczynając od wulkanu Teide, ponad 3700 mieliśmy tam wejście, przez 2 dni wchodziliśmy całą paczką znajomych, przez wszystkie dzikie plaże. Ten wulkan, o którym właśnie mówimy, to jest takie miejsce, które wywarło na tobie największe wrażenie, albo najmilej będziesz wspominać, czy jest jakieś inne? Takie, wiesz, zamykasz oczy i tam jesteś. Gdy stanęliśmy na szczycie tego wulkanu i z góry widzieliśmy te wszystkie miejsca, w których byliśmy do tej pory, myślę, że to było takie zwieńczenie naszej podróży po Teneryfie. Wejście na sam wulkan było dosyć ciężkie, pomimo tego, że chodzę po górach, nie jeden szczyt Polski nie tylko zdobyłem, Teide naprawdę była dużym wyzwaniem. Minusem było to, że w tym momencie miałem cały swój dorobek na plecach, więc około 25 kilo z jedzeniem, z wodą, z namiotem, z ubraniami i kilkanaście dobrych kilometrów przez około 20 godzin trekkingu w temperaturach 35 stopni. Było to dosyć wycieńczające, ale moment, kiedy zeszliśmy już na dół, był no niebywałe zadowolenie i duma, że udało się zdobyć ten szczyt i zejść bezpiecznie na dół. Mnie się wydaje, że trzeba trochę odwagi, żeby po Teneryfie samemu, czy nawet w piątkę, poruszać się autostopem przez 2 tygodnie. Nie powiedziałbym, że to wymaga odwagi. Ja bym powiedział, że to wymaga trochę ciekawości świata. Na tyle chciałem to zobaczyć i na tyle byłem ciekawy tej podróży, poznania lokalców, tamtejszych ludzi, że strach w ogóle mi nie przechodził przez myśl. Nie było momentu w ogóle zawahania w tej podróży. Mieszkańcy Teneryfy byli bardzo życzliwymi ludźmi. Lokalsi nas podwozili w zasadzie w każdy zakamarek, gdzie tylko chcieliśmy. Przy okazji nas częstowali, przy okazji nam pokazywali różne lokalne miejsca, do których turyści nieczęsto nie mają dostępu tak naprawdę. Różne plantacje bananów, różne dzikie plaże, które nie są turystyczne, które nie są znane dla turystów. Dziwnymi, krętymi drogami tam docieraliśmy, gdzie no, nie są na takich typowych przewodnikach turystycznych oznaczone. Kolejny punkt podróży to Panama. Kolejnym z celów całego tego przedsięwzięcia, rejsu niepodległości, były Światowe Dni Młodzieży w Panamie. 20 stycznia mieliśmy lot z częścią z laureatów, którym właśnie udaliśmy się z Warszawy do Panamy na obchody Światowych Dni Młodzieży. W tym czasie od czerwca do 20 stycznia Dar Młodzieży przepłynął przez kolejne porty, to jest Kapsztad, Singapur, Hongkong, dalej San Francisco, LA i przez inne pośrednie porty i dopłynął końcem stycznia do Panamy. I tam wszyscy, cała grupa naszych laureatów, 400 osób, mogliśmy celebrować Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem na czele. Dzięki temu, że właśnie wzięliśmy udział w rejsie niepodległości, organizatorzy zapewnili nam zakwaterowanie u lokalnych ludzi w takiej naprawdę bardzo dzikiej dżungli. Warunki były tamtejsze, była duża bieda. Mieszkaliśmy w chałupach z pustaków, gdzie nie było najczęściej wody. Myłem się w wiadrze z wodą, nie do końca czystą. Rano na śniadanie jedliśmy świeże kokosy zrywane z palmy. Hości,
nasi tamtejsi chwilowi rodzice dokładali wszelkich starań, żeby umilić nam czas i wypełnić go całkowicie. Zabierali nas na dzikie plaże, zabierali nas na pikniki, zabierali nas do swoich rodzin, pokazywali nam okolice. Codziennie gotowali nam śniadania, obiady, kolacje. Miałem okazję spróbować iguany. I jak smakuje? Iguana to jest mieszanka kurczaka z wołowiną. To jest coś pomiędzy. Bardzo nietypowe w smaku i no nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał w przyszłości okazję spróbować tego zwierzęcia, ponieważ jest one chronione tak w ogóle. Ale bardzo miłe doświadczenie, więc spędziliśmy tam tydzień. Byli to bardzo weseli ludzie, bardzo uśmiechnięci. W zasadzie uśmiech nie schodził im z twarzy, pomimo tego, że no nie mieli za dużo pieniędzy. Tak naprawdę żyli niejednokrotnie w skrajnym ubóstwie, tak jak mówię. Byli dość wychudzeni, nie mieli możliwości wzięcia prysznicu, tak jak my tutaj w Europie. I tak jak mówię, pomimo tego byli cały czas uśmiechnięci, pełni energii. I po tygodniu spędzonym z nimi przejechaliśmy, tu była miejscowość Rio Hato. Z Rio Hato kilkaset kilometrów przyjechaliśmy do centrum Panamy, do Panama City, i tam na obchody Światowych Dni Młodzieży. I tam mieliśmy początkowo dni parafii. Przez tydzień chodziliśmy na katechezy do kościoła, chodziliśmy na różne nauki. Ja akurat miałem przyjemność do tego wziąć udział w koncercie i byłem jednym z chórzystów w chórze Rejsu Niepodległości. Moje podejście, kiedy lecieliśmy do Panamy, było... Myślałem, że zobaczę ciekawy kraj, poznam ciekawych ludzi, fajnie spędzimy czas ze znajomymi. Odmieniło się to trochę, kiedy w piątek na nocnym czuwaniu zobaczyłem papieża. Tłumy ludzi, dzikie tłumy ludzi, tysiące podbiegły do ulicy w stronę, gdzie swoim papa mobile zmierzał w naszym kierunku. I ten moment, kiedy przejechał obok mnie 3 metry, dosłownie na wyciągnięcie ręki, myślałem, że to jest zwykły starszy pan odziany w białą szatę, ale to uczucie, jak zobaczyłem tysiące płaczących ludzi, mięknie serce w tym momencie. I Światowe Dni Młodzieży przeżyłem też duchową poniekąd, czego się po sobie nie spodziewałem do końca. Te podróże to nie tylko przygody, nowe znajomości i piękne widoki z różnych miejsc świata. Warto było się w nie wybrać również po to, aby wzbogacić się o nowe doświadczenie, jakim jest samo życie i organizacja na statku. Pobudka 6 rano. Dzień zaczynaliśmy od rozgrzewki, od trzepania koców. Potem sprzątaliśmy kubryki swoje, gdzie mieszkaliśmy. Nasz kubryk był akurat 10-osobowy. 10 osób około w 6 metrach kwadratowych. Było momentami dosyć ciasno, ale trzeba było utrzymywać porządek, bo codziennie oficer chodził i sprawdzał. Jeżeli nie było porządku, były nakładane jakieś mniejsze, większe sankcje. Po sprzątaniu kubryków o 8 rano było podniesienie bandery. Po podniesieniu bandery wachtę zaczynała wachta trzecia. Od 8 rano do godziny 12. W ogóle cały dzień, cała doba na statku była podzielona na 3 wachty. Od godziny 8 do 12, od 12 do 16, od 16 do 20. Ja byłem w wachcie trzeciej. Moja wachtę sprawowałem od godziny 8 do 12, następnie od 8 wieczorem do 24. W tych godzinach naszym obowiązkiem było utrzymywanie porządku na statku. A co pomiędzy? Co pomiędzy wachtami? Pomiędzy wachtami czas wolny. Czas wolny na relaks, na opalanie, na spędzanie czasu w towarzystwie. Graliśmy na gitarze, śpiewaliśmy, graliśmy w szachy, rozmawialiśmy. To pewnie poznałeś wielu ciekawych ludzi. Poznałem wielu ciekawych ludzi, z którymi do tej pory mam bliski kontakt. Poznałem wielu wartościowych ludzi. Tak się złożyło, że na rejsie wiele kolorowych osobowości wzięło udział w rejsie, więc wiele w zasadzie wnieśli do mojego życia. Wiele się od nich nauczyłem i zainspirowali mnie poniekąd do niektórych rzeczy. A same podróże te, które przebyłeś, co ci dały? Nowe doświadczenia, wrażenia spowodowane pięknym widokiem? Co takiego szczególnie wyniosłeś z tego rejsu, z tych podróży?
Zanim zacząłem podróżować, niejednokrotnie spotkałem się ze stwierdzeniem, że podróże kształcą. I myślałem, że to jest takie wyświechtane powiedzenie, nic nieznaczące. Czemu muszę zaprzeczyć i przyznać się do błędu, bo podróże kształcą. Można spojrzeć z innego punktu na swoje życie, przemyśleć tak naprawdę, co się chce, czego się nie chce, kim się chce być, kim się nie chce być. Dają całkiem inny wgląd do życia, do relacji z bliskimi, do tego, z kim w zasadzie, kim chcemy, przynajmniej to są moje przemyślenia, kim chcemy się otaczać. I myślę, że podróże wiele wniosły do mojego życia i zmieniłem się na lepsze. Tak mam nadzieję, z mojego punktu widzenia. Jak mówi Sławek, ma on jeszcze wiele pomysłów na dalsze podróże. Zdradził, że w najbliższym czasie planuje odbyć samotną podróż autostopem przez Turcję do Gruzji.